dzisiejszym serwisie prosto z Płońska. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie szpitala powiatowego, rozbudowa kanalizacji deszczowej, a na koniec postęp prac na obwodnicy zachodniej. W samodzielnym publicznym zespole zakładów opieki zdrowotnej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, czyli dokładnie w szpitalu powiatowym, sytuacja jest nieciekawa. Trzech lekarzy otworzyli publiczną debatę na temat tego, co dzieje się w szpitalu. Skierowali się także do burmistrza Płońska Andrzeja Pietrasika. Jestem członkiem Rady Społecznej ZOZU, reprezentuję miasto Płońsk właśnie w tej Radzie Społecznej. Oprócz tego jestem od 25 lat uczestnikiem tego wszystkiego, co się dzieje w szpitalu, właśnie poprzez pracę w Radzie Społecznej ZOZU, poprzez również inne działania związane z rozwojem, z działalnością szpitala. Problemy ze szpitala nie trwają teraz, były za poprzedniego dyrektora, którego zwolniono niezgodnie z prawem. Są i teraz za obecnego pana dyrektora Uzdarskiego. Sytuacja bardzo się zaostrza i zaognia, ponieważ przychodzą do nas, osobiście do mnie jako burmistrza miasta, z prośbą o pomoc i interwencję przedstawiciele kadry ze szpitala, trzech ordynatorów wydziału, panowie doktorzy, którzy proszą o interwencję, proszą o pomoc. Taką interwencję podejmuję, bo dzisiaj jest posiedzenie Rady Społecznej ZOZU. We wtorek była rada poza planem, jednotematyczna, poświęcona sytuacji w szpitalu w Radzie Powiatu i Zarządu. Przypomnę, że organem założycielskim i kontrolnym szpitala jest Zarząd Powiatu Płońskiego i Rada Powiatu Płońskiego. Więc tamta debata się odbyła z udziałem przedstawiciela załogi szpitalu. Trzech panów doktorów występowało na sesji. Dzisiaj będzie posiedzenie Rady Społecznej ZOZU. I również będzie debata i dyskusja na temat szpitala, na temat sytuacji finansowej, sytuacji ogólnej i konfliktów osobowych, jakie się tam pojawiły, bo tych konfliktów jest coraz więcej i coraz więcej różnych problemów, które zarząd powiatu powinien pilnie rozwiązać. 13 maja radni miejscy debatowali na temat sytuacji w szpitalu na nadzwyczajnej sesji miejskiej. Gościli na niej przedstawiciele szpitala. Jakby również w nawiązaniu do tej sytuacji Rada Miejska będzie obradować dzisiaj i jednym z dwóch punktów dzisiejszej sesji Rady Miejskiej jest sytuacja związana ze szpitalem. Również będą na niej gościli przedstawiciele szpitala, załogi szpitala i instytucji kierującej szpitalem i będziemy na ten temat rozmawiać, dyskutować. Również przewidziane jest przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w sprawie, w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącej szpitala Płońskiego. Większość radnych miejskich przyjęło stanowisko w sprawie funkcjonowania Płońskiego Szpitala. Prezentujemy Państwu część tego oświadczenia. Rada Miasta w Płońsku wyraża wolę współpracy i wsparcia w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Płońska i wszystkich potencjalnych pacjentów szpitala w naszym mieście. Jednocześnie my, radni Rady Miejskiej w Płońsku, w pełni solidaryzujemy się z pracownikami medycznymi szpitala i popieramy przedstawione przez nich postulaty. Całe stanowisko dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Płońsku. Burmistrz Płońska podkreśla, że konflikt powinien zostać zażegnany i nie powinien mieć żadnych barw politycznych. Jest to temat żywy, jest to temat bardzo ważny, bardzo aktualny, tym bardziej trudny do rozstrzygania i ciężki, że jesteśmy w COVID trwa. COVID jest w dalszym ciągu wśród nas. Żadne pochopne działania nie powinny być tutaj podejmowane. Natomiast potrzebne są bardzo szybkie działania zmierzające do poprawy sytuacji w szpitalu, do stabilizacji, do tego, żeby ludzie nie byli niepewni, czy będą jutro pracować, bo stosunkowo dużo osób odchodzi z pracy ze szpitalu, w tym bardzo dobrze wykwalifikowanej kadry lekarskiej, średni personel medyczny i również średni personel zarządzający szpitalem. Także są to pilne sprawy, ważne, również nawarstwa się na to cała sytuacja związana z złą kondycją finansową, czyli niedofinansowaniem szpitali, ale jest to problem ogólnopolski, nie tylko nasz polski. A przypomnę, że szpital jest tą sferą życia, gdzie nie powinno być polityki, gdzie nie powinno być podziałów politycznych na partie, na ugrupowania.
to wspólny interes wszystkich samorządów gminnych, miejskich, powiatowych, wspólny interes wszystkich mieszkańców, całej wspólnoty rodziny samorządowej i w gminach, i w miastach, i w powiecie. W takim duchu działam jako burmistrz i w takim duchu podejmuję wszystkie działania. Staramy się wszystkich wysłuchać, ze wszystkimi rozmawiać i apelować do Zarządu Powiatu Pońskiego i do Rady Powiatu Pońskiego o szybkie działania. Dyskusja na temat Pońskiego Szpitala została podjęta także 14 maja na konwencie wójtów i burmistrzów w Naruszewie. Do tej sytuacji będziemy jeszcze wracać. W Pońsku inwestycje nie zwalniają tempa, a są już kolejne. Mowa o rozbudowie kanalizacji deszczowej, która powstanie na ulicach Handlowej, Piaskowej, Szczęśliwej, Półtuskiej, Przejazd z Duńskiej oraz Grunwaldzkiej. Już niebawem prace ruszą właśnie na ulicy Grunwaldzkiej. Udało nam się pozyskać jako samorządowi środki z rządowego programu, Narodowy Program Naprawy Dróg, kwotę 2 100 000 zł na budowę ulicy Grunwaldzkiej od rynku do rzeki Płonki. 880 000 to jest dofinansowanie ze strony miasta Płońska. Przygotowujemy się do przetargu. Jest to doskonałe uzupełnienie rewitalizacji rynku, bo jest to główna ulica wychodząca z rynku. Prace to są budowa parkingów, budowa oświetlenia, w tym parkingów dla osób niepełnosprawnych. Zieleń miejska bardzo ważna, traktujemy to jako nierozłączny etap budowy wszystkich ulic w naszym mieście i również do tego ukwiecenie, estetyczny wygląd nawiązujący do rewitalizacji rynku w Płońsku. Obecnie trwają przygotowania do przetargu. Niewątpliwie rynek, jak i wszystkie wychodzące z niego ulice po modernizacji staną się nową wizytówką miasta Płońska, ale także udogodnieniem dla mieszkańców. Trwają prace związane z budową obwodnicy zachodniej. Na chwilę obecną wszystko idzie zgodnie z planem, a postęp prac jest widoczny i zmierza ku końcowi. Trwają intensywne prace dotyczące budowy obwodnicy zachodniej. Przypomnę, że to jest kilka takich odcinków podzielonych. To jest przede wszystkim ścieżki rowerowe, 10 km, których większość już wykonaliśmy, w tym w całości na drogach powiatowej ulicy Kopernika, ulicy Młodzieżowej i szosą Płońsk-Baboszewo do miejscowości Arcelin. To jest również budowa w wielu etapach obwodnicy zachodniej, czyli od Płockiej do mostu. Most jest wybudowany od mostu na rzece Płonce do ulicy Szkolnej. Tam już tylko położenie asfaltu pozostało i odcinek od ulicy Szkolnej do szosy Płońsk-Baboszewo, gdzie trwają prace ziemne. Termin zakończenia tych prac to jest wrzesień i taki termin zostanie dotrzymany. Wykonane już zostały w całości prace na tak zwanej obwodnicy centralnej Wedlowskiej i tam czekamy już tylko na uprawomocnienie się decyzji o otwarciu tejże części obwodnicy. Rozstrzygnięte są przetargi na zakup autobusów i inteligentnego systemu zarządzania komunikacją miejską. Jeszcze trochę prac wykończeniowych przy zieleni. Niewątpliwie obwodnice ułatwią mieszkańcom komunikację oraz wyprowadzą ruch na obrzeża miasta. Prace na obwodnicy Jana Pawła II mają zakończyć się we wrześniu bieżącego roku.